najliczniejszej rodziny. Ogromne oni o tym nie wiedzieli, nie było żadnego konkursu. Myśmy w ogóle zapraszali rodziny. Kochanie, powiedz, masz minutę, powiedz o swojej rodzinie. Zaszczepiłeś i zaszczepiasz, bo to ma ile? 10 miesięcy. Witajcie Państwo, no może powiedzmy tak. Sytuacja łączymy z panią Basią, o tyle nie poznałem, ale w 2013 roku podczas zawodów amatorskich zostałem ukradziony przez kleszcza, straciłem widzenie na 4 doby. Po 4 dobach odzyskałem widzenie i pomyślałem sobie, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek będę miał okazję coś zobaczyć, to ja to po prostu zobaczę. I gdzieś tam amatorsko startując na rowerze postanowiłem, że ten problem przeszczepię do mojej rodziny i tak będę jeździć także 2 tygodnie temu, 80 km na rowerze. 24 całe koła. Ci dwaj razem w przyczepce i żona pierwszy tryb ze mną. Samodzielnie ciągnęła przyczepkę, którą wypożyczyliśmy teraz tak naprawdę zaprzyjaźnionej wypożyczalni. Żona pierwszy tryb 78 km. Także pojechaliśmy do małej miejscowości, gdzie po całym tym tripie żona oczywiście spędziła 1,5 godziny w powietrzu, bo latamy na paralotnie z instruktorami. Także 1,5 godziny w powietrzu, kominy i ja za żonę pracowałem, ona latała. Także dziękujemy za zaproszenie, bo to jest po prostu niesamowite i mamy nadzieję, że no, rozwinie się ta akcja, bo czasami mamy wrażenie, że gdzieś tam ten sport w rodzinach po prostu zanika, a czasami traktują nas po prostu jak nie do końca pełnych rozumów. Czyli dobrze rozumiem, że tutaj Antek będzie kolarzem, tutaj mamy piłkarza, siatkarza i kogo? Jaką dyscyplinę sportu by Państwo wybrała na Jasta Konda. Jasta Konda. Ogromne brawa na prezydenta. Puchar na najliczniejszej rodziny, aczkolwiek rzeczywiście nie ogłaszali świętego, żeby nie było tej rywalizacji. Oni się zgłosili, jak zobaczyli charakter festiwalu. Proszę Państwa, chciałem zapytać, jak żona ma na imię? Jak żona ma na imię? Jak żona ma na imię? Małgorzata. Proszę Państwa, a teraz też nie był żaden konkurs. Zapraszaliśmy, bo nie ukrywam, że środki Ministerstwa Sportu i Turystyki były ograniczone, nie mogliśmy tu wszystkich, ale ogłosiliśmy też, żeby przyjeżdżały czy zgłaszały się domy dziecka. I proszę Państwa, no... Już za chwilę nagrodzimy pucharem również najliczniejszy dom dziecka. Ja chciałem tylko jeszcze serdecznie podziękować Pawłowi, bo dzięki Pawłowi tutaj jesteśmy. My z Pawłem zrobiliśmy pierwszy raz taki fajny projekt, jak z naszego miasta do Gdańska przeprowadziliśmy wyścig rower kontra komunikacja miejska i samochód. Zabrakło nam 4 minuty, mam nadzieję, że Paweł jeszcze to ze mną powtórzy, bo ja nie rzuciłem do ręce rękawicy i chciałbym te 4 minuty z samochodem odzyskać. Także ręce teraz Paweł 36 minut, 15 km. Paweł, 36 minut. 15 km, kręcę to codziennie wracając teraz do domu. Ja mam nadzieję, że ty to jeszcze ze mną zorganizujesz i poprawimy ten wynik. Te 4 minuty jeszcze ukradniemy na auto, nie? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a teraz po najliczniejszej rodzinie, najliczniejszy dom dziecka. Jechał do nas z daleka. Zapraszam tutaj. Dom dziecka Kowalewo. A idzie. Nie wiem z której strony, to jest idzie liczne do dziecka. Zapraszamy tutaj wszystkich na scenę, proszę. Proszę nam zdradzić, kto jest kapitanem drużyny. Kapitan, wychowawca, pani dyrektor, tak? Dwa słowa. Proszę powiedzieć, co wy tam robicie w tym kowalewie. Żyjemy, mieszkamy, maleńka wioska niedaleko Mławy, na trasie Warszawa-Gdańsk, ale powiem, że kochamy sport. Tu pochwalę się tylko tak w dwóch zdaniach. Ania jest, dostała stypendium sportowe. Michał, nasz najstarszy wychowanek, zaczyna studia na WF-ie w Warszawie. Także dzieci wychowują, jeżdżą na koniach, ćwiczą.